W dzisiejszym odcinku przeprowadzę krótką recenzję rakietek Royal Star, a więc zaczynamy. W takim opakowaniu znajduje się 6 rakietek. Ja tutaj mam obecnie 4, no bo 2 już wystrzelałem. A więc co mogę powiedzieć o petardach? No pewno nazwam to P8003. No 6 sztuk od komety są te rakietki. No, jedna tutaj zawiera 1,4 grama mieszanki. I co tutaj jeszcze powiem, no. Zapłaciłem za nie 4 zł. Zamówiłem ze strony Spitfire werki. Więc tak może trochę o instrukcji. No, albo nie, no tutaj pisze Made in China, jak większość petard, to tak mało istotne. No ale petardki prezentuje się dość ciekawie. Pokażę, no zaraz wam, czekajcie chwilkę. Tak się prezentuje rakietka. Dość długi ląd, patyczek, wbijamy sobie i odpalamy. No powiem wam, że jak odpalałem, no trochę się zawiodłem, bo nawet to nie poszło w górę. No bez żadnego efektu, tak, ogień tak poszedł, tylko iskry i na tym koniec. No, podsumowując, rakietką daję, no, marne takie 4 na 10, ponieważ, no, są tanie. No, plusy, no, to są tanie, no, 6 sztuk to jest też tak dość sporo. No i właściwie to jest tyle. No, minusy, no, to, no, brak efektu. No co tu jeszcze? No brak efektu, to jest taki jeden minus. A więc jeżeli odcinek się podobał, lajknij, zasubskrybuj, aby nie ominęły Cię kolejne nowości. Trzymajcie się i siema.